Nie ma sensu zajmować się byle czym. Na byle co szkoda czasu i wysiłku. Człowiek, tak przynajmniej chcemy wierzyć, powołany jest do większych rzeczy niż liczenie ziaren piasku czy źbeł trawy, albo wykonywanie innych żmudnych, a nic nieznaczących czynności. O byle co nie warto się spierać ani walczyć. Byle co nie może być przyczyną wojen i wielkich odkryć. Jesteśmy istotami racjonalnymi, potrafiącymi stawiać przed sobą i realizować cele. Działamy, lub przynajmniej powinniśmy działać, z jakimś zamiarem, tak by nasze czyny miały sens, a zatem i wartość. Żeby przynosiły nam i innym ludziom korzyści. Żeby pozwalały zmieniać świat. Robienie byle czego i myślenie o byle czym takie nie są. Człowiek zajmujący się takimi nic nieznaczącymi sprawami działa nieracjonalnie, bezsensownie. Moralista powiedziałby wręcz, że robienie byle czego jest poważnym występkiem etycznym. Co prawda, księga Koheleta przypomina nam, że vanitas vanitatum et omnia vanitas. Wszystko, czym się zajmujemy, to marność nad marnościami, a więc w zasadzie byle co. Ale moralizm księgi Koheleta jest moralizmem skrajnym, niemal heroicznym. Podkreśla relatywność naszych poglądów, przestrzega przed przesadą i zbytnią wiarą w niezawodność ocen moralnych, ale w istocie jest jedynie kontrapunktem dla potocznego obrazu świata, w którym działania i rzeczy wartościowe dają się łatwo odróżnić od byle czego. Z drugiej strony, jak przekonują nas Włosi, warto czasem oddać się nic nierobieniu. Wychwalane przez nich dolce far niente jest na swój sposób pociągające. Okazuje się bowiem, że w robieniu czegokolwiek, jak wtedy, gdy siedzimy w zacienionym ogrodzie popijając dobre włoskie wino, może kryć się pewna wartość. Takie bliskie byle czemu, ale jakoś wartościowe zachowania obejmują też rozmaite formy zabawy. I nawet jeśli surowy moralista będzie je potępiał, kierując naszą uwagę ku rzeczom bardziej pożytecznym, będziemy go słuchać tylko jednym uchem. Zastanówmy się przez chwilę nad zachowaniem, które nie zmierza do zrealizowania żadnego celu. Zachowujemy się w takich sytuacjach jak dzieci, które coś robią, ale działaniom tym nie sposób przypisać jakiegoś jasnego zamiaru. Sprawiają one raczej wrażenie przypadkowych, żeby nie powiedzieć niezbornych czynności. Dziecko może przez długi czas wpatrywać się w jeden punkt na horyzoncie, mówić coś do siebie w wymyślonym na poczekaniu języku, podrzucać w nieskończoność piłkę tenisową i robić wiele innych rzeczy, które poważny dorosły zbywa wzruszeniem ramion. Rzecz w tym, że ten sam dorosły, zwykle wtedy, gdy nikt go nie obserwuje, także potrafi oddać się bezsensownym zajęciom, godzinami oglądając albumy z reprodukcjami znanych arcydzieł, wylegując się w łóżku, wybuchając nieposkromionym śmiechem w reakcji na absurdalną myśl, która przyszła mu do głowy, a nawet, jak dziecko, podrzucając w nieskończoność piłkę tenisową. Mówiąc krótko, dorośli też potrafią zajmować się byle czym, ignorując nakazy utylitarystów i moralistów i przeznaczają na to często niezwykle dużo czasu. Psychologowie spieszą z wyjaśnieniem, że zachowania takie wcale nie są bezcelowe. Wręcz przeciwnie, są bardzo pożyteczne, choć ich cel jest przed nami ukryty, nie uświadamiamy go sobie. To ewolucja wyposażyła nas w mechanizm, który skłania do zabawy, marnowania czasu, prokrastynacji. Pozwala to, całkiem dosłownie, regulować procesy chemiczne w naszych mózgach i w zasadniczy sposób wpływa na nasz dobrostan. Umożliwia wyrażanie siebie, generuje pozytywne emocje, przywraca fizyczną i psychiczną równowagę. Może też pomagać nam w stawianiu czoła problemom. Nie tylko dlatego, że wypoczęty organizm jest gotowy na trudne wyzwania, ale i z tego względu, że, jak pokazują badania, robienie byle czego stwarza dobre warunki dla zaistnienia wglądu, natrafienia na nieoczywiste rozwiązanie problemu, z którym nie umiemy sobie poradzić. Takie bezcelowe gry, zabawy i marnowanie czasu nie są zatem w szerszej perspektywie byle czym. Choć nie przyczyniają się bezpośrednio do realizacji ważnych celów i trudno je wpisać w ciąg racjonalnych działań, korzyści, które nam przynoszą, są trudne do przecenienia. Jest jeszcze jeden rodzaj bezsensownych na pierwszy rzut oka czynności, który okazuje się przejawem działania ważnych mechanizmów psychicznych.
ileż to razy bierzemy udział w spotkaniach, zjazdach czy uroczystościach, które nic nie wnoszą, ale oczekuje się od nas, że zignorujemy ten fakt i karnie stawimy się w wyznaczonym miejscu i czasie. Ile energii tracimy, żeby nauczyć się zachowywać tak, jak się od nas tego wymaga, wyglądać w określony sposób, wypowiadać się odpowiednio do okoliczności. Z perspektywy wyśrubowanych standardów racjonalności zachowanie takie jest bezsensowne. To wybieranie byle czego w sytuacji, gdy moglibyśmy wybrać inaczej i zrobić coś sensownego. To napięcie widać dobrze, gdy przyjrzymy się życiorysom osób, które wniosły wiele do kultury Zachodu. Wielu filozofów, naukowców czy artystów prowadziło życie, które wywoływało zdziwienie albo rozbawienie im współczesnych. Wielkie dzieło Kanta było przedmiotem podziwu, choć mało kto je rozumiał, ale sam Kant bywał obiektem dowcipów i złośliwości. Wittgenstein, Picasso, Nietzsche, Einstein czy nawet liderzy znanych grup rockowych nie byli zwykle uważani za wzory do naśladowania, przynajmniej gdy idzie o społeczny odbiór wielu ich zachowań. Po prostu nie pasowali w mniejszym lub większym zakresie do społeczności, w której przyszło im żyć. A równocześnie dokonali wielkich rzeczy. Wzbogacili sztukę, literaturę i naukę o wspaniałe dzieła, które pozwalają nam zmieniać świat albo pełniej go doświadczać. Można by wręcz stwierdzić, że nonkonformizm jest warunkiem kreatywności, a robienie tego, co wszyscy, w zasadzie robieniem byle czego. W psychologii, co najmniej od lat 70. ubiegłego wieku, toczy się fundamentalna dyskusja o wpływie kategoryzacji społecznej na tożsamość jednostek. W teoriach takich jak koncepcja tożsamości społecznej Teufela i Turnera podkreśla się, że przynależność do pewnej grupy, np. Polaków, mieszkańców Krakowa, miłośników japońskich kreskówek albo absolwentów elitarnego kierunku studiów na znanej uczelni, w istotnym stopniu określa to, kim jesteśmy i jak się zachowujemy. Wydaje się, że tendencja, by utożsamiać się z grupą, a równocześnie uznawać osoby należące do innych grup za obcych czy wręcz wrogów, jest głęboko zakorzeniona w ludzkiej biologii. Można spekulować, czemu ślepy mechanizm ewolucji wsparte psychologiczną tendencję. Z jednej strony, przynależność do grupy wzmacnia nasze poczucie bezpieczeństwa. Niełatwo jest samemu stawiać czoła niebezpieczeństwom, prawdziwym bądź tylko wyobrażonym, na które napotykamy w naszej niszy ekologicznej. Z drugiej, tożsamość grupowa stanowi potężną siłę motywacyjną do podejmowania wspólnych działań. Trudno wyobrazić sobie, jak bez niej moglibyśmy realizować zadania, które wymagają współpracy wielu ludzi. Rewolucyjną teorię naukową może, przy ogromnym wysiłku i dużej dozie szczęścia, stworzyć samotny Kant czy Einstein. Ale w pojedynkę nikt nie wybuduje wielkiego muru, nie stworzy nauki jako instytucji, ani nie poleci w kosmos. Ceną, jaką płacimy za możliwość realizacji wspólnych, złożonych przedsięwzięć, jest cały szereg zachowań, które wzmacniają naszą grupową tożsamość, ale oceniane w oderwaniu od tego szerszego kontekstu wyglądają na byle co. Rzecz w tym, że wielkie, spektakularne osiągnięcia dryfują po morzu rutyny i powtarzalności. Spójrzmy na ten problem z innej jeszcze perspektywy. Ewolucjoniści i psychologowie przekonują, że ludzie, w porównaniu z innymi zwierzętami, mają niezwykłą zdolność i tendencję do naśladowania zachowań innych przedstawicieli swojego gatunku. Do tego stopnia, że małe dzieci nazwać można maszynami imitacyjnymi. To naśladownictwo ma kilka szczególnych cech. Po pierwsze, w odróżnieniu na przykład od analogicznej zdolności u szympansów, ludzka imitacja jest bardzo dokładna. Spontanicznie powtarzamy to, jak zachowują się inni, kopiując nawet subtelne aspekty ich ruchów czy wydawanych przez nich dźwięków. Po drugie, ludzkie naśladownictwo jest niedyskryminacyjne. Imitujemy różnego typu zachowania, nawet takie, jak w grach czy zabawach, które nie ma żadnego wyraźnego celu. Po trzecie wreszcie, imitacja w wykonaniu ludzi jest zwykle nieświadoma. Naśladujemy automatycznie, upodabniając nasze zachowania do zachowań innych członków naszej społeczności. Wedle Michaela Tomasella jest to niezwykle doniosła umiejętność, która odgrywa kluczową rolę w tzw. mechanizmie zapadki kulturowej. Poprzez imitację uczymy się zachowań typowych dla społeczeństwa, w którym przyszło nam żyć. W
ten sposób przekazujemy z pokolenia na pokolenie zgromadzone w czasie historycznym wzorce behawioralne, sposoby konceptualizacji świata, czy wynalezione wcześniej narzędzia i sposoby korzystania z nich. Oczywiście każde pokolenie dodaje coś do tej wspólnej puli, co w sumie sprawia, że możliwa staje się kumulatywna ewolucja kulturowa. Bez tego mechanizmu nie mielibyśmy nauki, sztuki, instytucji społecznych czy złożonych technologii. Warto dodać do tego inną obserwację. Zdolność do imitacji sprawia, że tworzymy wspólnie kulturę, co w znacznym stopniu wzmacnia tendencję do identyfikowania się z członkami naszej grupy społecznej. Co więcej, fakt, że żyjemy wspólnie w jednej niszy kulturowej, podobnie postrzegając świat, wyznając podobne wartości i stawiając przed sobą podobne cele, zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa, bo sprawia, że świat, który zamieszkujemy, jest bardziej przewidywalny. Możemy zasadnie spodziewać się, jak zachowają się inni ludzie, na jakie reakcje natrafimy, podejmując takie, a nie inne decyzje, co zapewne wydarzy się, przynajmniej w kontekście społecznym, w takich, a nie innych okolicznościach. Zwróćmy jednak uwagę, że imitacja, ze względu na swój niedyskryminacyjny charakter, powiela w społeczeństwie nie tylko sensowne i celowe wzorce zachowań. Imitujemy wszystko, a zatem i byle co. Powtarzanie byle czego wpisane jest niejako w ludzką naturę. Bez tego nie bylibyśmy istotami, które zdolne są tworzyć naukę, sztukę i technologię. I żylibyśmy w świecie, który jest w dużej mierze nieprzewidywalny. Apologia byle czego jest nie tylko możliwa, ale stosunkowo łatwa. Choć na co dzień ekscytujemy się wielkimi przedsięwzięciami, oryginalnymi ideami czy pomysłowymi wynalazkami, wszystko to nie miałoby szans zaistnieć, gdyby nie szare tło byle czego. Ludzki umysł zdolny jest do fajerwerków kreatywności tylko dzięki temu, że osadzony jest w przewidywalnej przestrzeni rutyny i powtarzalności. Warto czasem zatrzymać się na chwilę, porzucając gorączkowe poszukiwania tego, co oryginalne i zaskakujące, i oddać się kontemplacji tego szarego tła. Przepięknie zrobił to Zbigniew Herbert w wierszu Rovigo. Stacja Rovigo. Niejasne skojarzenia. Dramat Goethego albo coś z Byrona. Przejeżdżałem przez Rovigo N razy i właśnie po raz enty zrozumiałem, że w mojej geografii wewnętrznej jest to osobliwe miejsce, chociaż na pewno ustępuje miejsca Florencji. Nigdy nie dotknąłem go żywą stopą i Rovigo zawsze przybliżało się lub uciekało w tył. Rovigo nie odznaczało się niczym szczególnym. Było arcydziełem przeciętności. Proste ulice, nieładne domy. A przecież było to miasto z krwi i kamienia, takie jak inne. Miasto, w którym ktoś wczoraj umarł, ktoś oszalał, ktoś całą noc beznadziejnie kaszlał. W asyście jakich dzwonów zjawiasz się, Rovigo? Zredukowane do stacji, do przecinka, do przekreślonej litery. Nic tylko stacja. Arrivi, partenze. I dlaczego myślę o tobie, Rovigo, Rovigo? Rovigo jest starsze od jakiegokolwiek miasta w Polsce. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z IX wieku. Jest pełne zabytków, ma nawet swoje duomo. A mimo to przy Sienach, Florencjach i Lukkach wygląda na byle co. Jest szarym tłem dla bogactwa włoskiej kultury. Jest jak obrazy Belliniego czy Parmigiano, koło których przechodzimy obojętnie w Muzeum Uffizi, z niepokojem wypatrując arcydzieł Botticelliego i Caravaggia. Rovigo jest żywym dowodem na to, że byle co to zjawisko relatywne. Co jest szarym tłem w największych muzeach świata, staje się przedmiotem zachwytu w prowincjonalnym miasteczku. Mówi to więcej o nas samych niż o rzeczywistości. To my wartościujemy, wprowadzamy hierarchię i porządki. Bywamy opętani klasyfikowaniem i tworzeniem rankingów. We wszechświecie wszystko jest byle czym, bo, jak głosi mocna zasada kosmologiczna, jest on jednorodny i izotropowy w dużych skalach przestrzennych. Dla dowolnie położonego obserwatora wszechświat wygląda podobnie, a uśrednione parametry go charakteryzujące
są wszędzie takie same. Dopiero gdy człowiek wkracza na scenę historii, jedne rzeczy stają się piękne, a inne brzydkie. Jedne czyny dobre, a inne złe. Jedne zdarzenia znaczące, a inne nieistotne. Coś jest ważne, a coś innego jest byle czym. Jesteśmy tak przywiązani do tych wartościowań, że trudno nam dostrzec, co się za nimi kryje. Mijamy jedno rowigo za drugim, zapatrzeni w pocztówki z Rzymu i Neapolu. Czasem jednak udaje się nam na chwilę zatrzymać na jakiejś przypadkowej stacji. Joachim Badeni przytacza pouczającą historię. W czasie II wojny światowej zdecydował się wstąpić do zakonu i trafił do nowicjatu dominikanów w Anglii. Wykładano tam filozofię świętego Tomasza z Akwinu. Wykładowca, jak wspomina Badeni, potrafił wziąć do ręki kredę i z niekłamanym zachwytem wołać: bracia, oto byt. Możemy z przekąsem uśmiechnąć się, dostrzegając komizm tej sytuacji. Ale możemy też wziąć całą opowieść bardziej na serio. W środku wojennej zawieruchy, gdy niemieckie bomby spadały na Londyn, garstka młodych ludzi, którzy być może powinni narażać swe życie na froncie, słuchają, jak starszy dominikanin z namaszczeniem ogłasza, że kawałek kredy, zwykłe byle co, to byt, przez duże B i do tego z wykrzyknikiem. Element szarego tła stawał w centrum wydarzeń, domagając się uwagi i docenienia. Byle co okazywało się kluczem do transcendencji.